No, stereotypy związane z płcią, no to między innymi, że kobiety są gorsze w naukach ścisłych, albo że kobiety są po prostu słabsze fizycznie. A jeśli chodzi o drugą stronę, to na przykład fakt, że dbanie o siebie czy używanie kosmetyków nie przystoi facetom. Kobiety są bardziej troskliwe, wrażliwe, a mężczyźni są bardziej zdecydowani i stanowczy. Są też takie grupy cech, które w przypadku mężczyzn są odbierane pozytywnie, natomiast w przypadku kobiet negatywnie, tak? Czyli jeżeli ktoś w zdecydowany sposób podejmuje decyzję, staje na swoim stanowisku, to w przypadku kobiety będzie to często odbierane jako nadmierna upartość, natomiast w przypadku mężczyzny właśnie jako stanowczość i zdecydowanie. Pierwszy stereotyp: kobiety gotują najlepiej, mężczyźni składają i montują najlepiej. Nic bardziej mylnego. U mnie w domu ja gotuję najlepiej. Druga strona z kolei zdecydowanie lepiej rozczytuje instrukcje składania mebli w IKEA i wcale się nie przyznam, że jestem z Wydziału Technologii Drewna. O, że kobiety nie potrafią jeździć, że blondynki są głupie, że jako kobieta nie powinnam studiować przedmiotów ścisłych, że się do tego nie nadaję, że powinnam siedzieć w kuchni, powinnam robić pranie i zajmować się domem, że się sama proszę o różne rzeczy ze względu na to, jak na przykład się ubiorę bądź pomaluję. Myślę, że to takie główne przykłady, które mogę podać. Takim stereotypem jest, że mężczyzna powinien zarabiać więcej i utrzymywać rodzinę, a kobieta powinna zajmować się tylko domem. Dyskryminacja to obciach!